Wałbrzyski Teatr Dramatyczny rozpoczyna nowy sezon No Problem. Łącznie przewidzianych jest 9 premier na 2 scenach. Główną tematyką premierowych spektakli będą ciężkie, rzadko poruszane publicznie kwestie. Jak mówią sami twórcy, dla naszej załogi nie ma rzeczy niemożliwych. Teatr zamierza prowadzić dialog z widzem o kondycji współczesnej Europy i wyzwaniach, jakie przed nią stoją. Program sezonu będzie niejako kontynuacją poprzedniego sezonu Powodzenia Kowboju. Oprócz nowych spektakli w planach teatru jest dalszy rozwój działań edukacyjnych. Bądź Edu to działający od lat system bliskiego kontaktu ze szkołami. Rozpocznie się też nowy nabór do grup teatralnych. Najbliższą premierą jest spektakl Sztuka na podstawie tekstu Jasminy Rezy w reżyserii Łukasza Zalewskiego. Sztuka jest studium kondycji współczesnego społeczeństwa. Tych problemów, o których nie zamierzamy mówić wyłącznie poważnie, ale trochę je obśmiać, trochę to jest najlepsza podobno metoda, żeby się zmierzyć z lękami, obawami, problemami. Trochę je na poważnie, a trochę mniej na poważnie. Rozpoczynamy 30 września problemem odbioru sztuki współczesnej. I Jasmina Reza w sztuce pod tytułem Sztuka i pod takim także tytułem Nasz spektakl opowiadać będzie i realizatorzy pod wodzą reżysera Łukasza Zalewskiego odnosić się będą do odbioru sztuki współczesnej, do jej kluczy, których znajdujemy lub też nie znajdujemy. Teatr oprócz działań stacjonarnych wyruszy w Polskę. Planowany jest udział w kilku ogólnokrajowych festiwalach. Jednym ze spektakli prezentowanych szerszej publiczności będzie Za Polska Superstar.